Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Miło Was widzieć tego wieczoru. Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, aby wielbić, aby słuchać Bożego Słowa, wielbić naszego Pana. Nadan przeczytał bardzo, też tak mówi fajne, takie dobre słowo, gdzie. Bóg staje się cenniejszy niż złoto i srebro. Jeżeli się Bogiem będę rozkoszował, to właściwie jestem najbogatszym człowiekiem. I to jest ważne słowo w dobie materializmu, w dobie takich pokus, żeby gromadzić dla siebie, kiedy jesteśmy Boga przedkładamy nad wszystkie te rzeczy. E, przeżywaliśmy myślę, że odczuwaliśmy w czasie teraz modlitwy, uwielbienia, taki Boży powiew, takie Boże działanie, prawda? I to dobrze, że byliśmy wyczuleni i tutaj osoby były wyczulone, aby pozwolić, aby Duch Święty mógł działać, żebyśmy mogli Boga wielbić i być prowadzeni w modlitwie tak jak Duch Święty tego chce. Chcę jakby dołączyć do tego rozkoszowania się, do tego, bo to jest w ten sposób związane to, o czym dzisiaj chcę mówić. Może troszeczkę inaczej, ale na pewno jest związane, czy Bóg jest rzeczywiście takim cenniejszym niż złoto i srebro dla mojego życia. I chcę mówić o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o tym, który jest takim. Wzorem w każdym elemencie ludzkiego życia, bo stał się człowiekiem takim jak Ty i ja: miał emocje, miał uczucia, przeżywał smutek i radość, zmęczenie, posilenie. Był człowiekiem, Biblia mówi, podobnym we wszystkim do nas, za wyjątkiem grzechu. A więc jest wzorem. Jest kimś, na którego ty i ja mamy patrzeć i z którego mamy brać wzór i zachętę w każdej dziedzinie, w każdym aspekcie naszego życia. Nawet jest coś wspomniane o jego dzieciństwie, że kiedy był w swoim domu, kiedy był dzieckiem. Pamiętacie, Biblia mówi, że we wszystkim był uległy swoim rodzicom. To jest wzór. W Ewangelii Mateusza w XIV rozdziale, w wierszu 22 i 23 czytamy tak: I zaraz wymóg na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam aby samemu się modlić. Odprawił wszystkich i był tam sam. Może nie całkiem do końca sam, bo przecież on poszedł się modlić, aby rozmawiać ze swoim Ojcem w niebie. I tak, drodzy, kiedy patrzę na Jezusa w kartach Ewangelii, Jezus nie tylko Mówi do nas, do kościoła, do ciebie, do mnie, módl się, albo módlcie się, albo trwajcie w modlitwach. I powiem, któryś to już raz, modlitwa, czy indywidualna, czy zbiorowa, czy zboru, jest rzeczą duchową. Niczym innym jest rzeczą duchową. To dlatego tak czasami trudno jest nam zmobilizować samych siebie do modlitwy, dlatego że to jest jak najbardziej rzecz duchowa, która, której Bóg od nas chce, wymaga od nas, powiem dużo, całych nas, czasu zaangażowania nas. Jezus nauczał, Jezus mówił, kiedy uczniowie go prosili: naucz nas się modlić, to Jezus ich nauczył. Pokazał im, w jaki sposób powinni to robić, ale też wielokrotnie przez różne przykłady pokazywał, jaka ta modlitwa ma być. Bądź nieustępliwy w modlitwie, bądź nalegający w modlitwie, bądź wytrwały w modlitwie. Tego Jezus nauczał. I tutaj widzimy, że Jezus... Nie jest takim nauczycielem często jak my, rodzice czy nauczyciele w szkole, że mówimy czy żądamy, oczekujemy, że ktoś będzie się zachowywał dobrze, a my sami nie zachowujemy się dobrze. Coś mówimy naszym dzieciom, żeby tak nie robiły, a sami tak robimy. Ale Jezus, kiedy naucza i kiedy mówi, Ewangelista Łukasz mówi, że Jezus czynił i Jezus nauczał. Jezus praktykował i to, zanim nauczał, on już to praktykował, on już to czynił. A nikt z nas nie wątpi w siłę przykładu. Prawda? Kiedy widzę czyjś przykład, przemawia do mnie dużo głośniej i mocniej niż tysiące moich słów. Żeby ktoś tak, a nie inaczej robił. Jezus nauczał, Jezus modlił się. I ten przykład, to, że On był, wyszedł na górę, odprawił wszystkich ludzi, jest sam, to nie jest jedyny przypadek w Ewangeliach, jedyna historia opisana, ale na przykład w szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza jest napisane wyszedł na górę, spędził noc na modlitwie a później zszedł i wybrał dwunastu, którzy byli z Nim. Jezus, to jest ciekawe, przecież On jest Synem Boży, a zarazem jest człowiekiem. I jako człowiek, On potrzebował usłyszeć od Pana kierownictwo, aby dokonać właściwego wyboru, aby Bóg, Duch Święty, pokazał Mu to, co ma zrobić, kogo ma powołać. Potrzebował na to całą noc, aby być w modlitwie. Drodzy, my mamy czasem problem, pięć minut być w modlitwie. W każdym razie, tu jest napisane, że nasz Pan chce być sam na sam z Ojcem. Drodzy, modlitwa. Kiedy nie ma nikogo, jesteś ty i Bóg, to jest być sam na sam z Ojcem. Być sam na sam z Bogiem. I czasami tą obecność Bożą odczuwamy bardzo wyraźnie, a czasami nie. Ale ja wiem jedno: kiedy wzywam imienia Pana, kiedy wzywam i modlę się do mojego Ojca w niebie, ja wiem, że On mnie słyszy. Bo On tam jest. Tak więc Jezus wiele czasu w swojej służbie poświęcił modlitwie. Powiem tak: Jezus był bardzo zapracowanym człowiekiem. Jezus był bardzo zapracowanym sługą Ewangelii. Od rana do nocy. Nie miał czasu nawet zjeść. Później, tak samo jak jego apostołowie. Powiem Wam, to wyczerpuje niesamowicie, to usługiwanie, które Jezus prowadził, to nauczanie, to ta modlitwa o chorych, to wypędzanie demonów, to była niesamowita eksploatacja jego ciała. Jezus potrzebował odpoczynku. Dlatego też mówił uczniom: idźcie na osobności, idźcie na bok i odpocznijcie w jednym miejscu. Kaznodzieja czasami mówi: Jedno kazanie jest czasami cięższe niż praca w kamieniołomie. Nie są to moje słowa, ale jednego z ewangelistów w naszym kraju świętej pamięci. W każdym razie. Jezus wypowiada tutaj, czy daje świadectwo, że wymóg na uczniach, dosłownie jakby powiedział: Chcę być sam, sam z moim ojcem. Wsiadajcie w łódź i płyńcie na drugą stronę. Ja muszę być sam. I później wziął tych wszystkich ludzi, a ich tam było z 20 tysięcy. Bo Ewangelista mówi tutaj w tym 21 wierszu, a tych, którzy jedli, było około 5 tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci. I śmiało możemy powiedzieć, z 20 tysięcy ich tam było. Chciałbym wam przybliżyć tą sytuację, że Jezus wręcz pragnie Wyciszenia, spokoju, i pragnie być sam na sam z Ojcem, i pragnie usłyszeć Ojca i być pokrzepiony z góry od Ojca z nieba. I wie, że takie miejsce pokrzepienia, to jest bycie sam na sam w modlitwie przed Ojcem. Czytamy w tym 14 rozdziale Jezus dowiaduje się, że Herod kazał ściąć Jana. I zobaczcie, jak Jezus reaguje. Trzynasty wiersz tego czternastego rozdziału. A gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się z w łodzi na miejsce puste na osobność. Zobaczcie, kiedy Jezus usłyszał o śmierci Jana, to był jego kuzyn, ktoś z rodziny, bliski. Jest wstrząśnięty. Jest dotknięty. To nie jest tak, że Pan, pana Jezusa to nie dotykało, jako człowieka go to dotykało. Jezus poszedł na osobność. Jest dotknięty. Ja myślę, że odszedł na Boga, aby podzielić się z tym wszystkim z ojcem i otrzymać jakieś takie wewnętrzne wsparcie, bo on wie, że jeszcze nie dokończył dzieła, że to najważniejsze i krzyż jest przed nim, a to teraz Jan został ścięty, a czeka go jeszcze coś gorszego. Idzie na osobność. Kochani, nie bójmy się samotności z Bogiem. Wręcz Szukaj miejsca odosobnienia. Szukaj takiego miejsca, żebyś mógł wylać swoje serce przed Bogiem. I wtedy zobaczysz i doświadczysz, jak ten, który jest Panem, jest pocieszycielem zarazem, jak Jego ręka Cię wspiera i dotyka, i wracasz zupełnie odświeżony. Jezus chce być sam, odchodzi na bok, a poparcie tam jest napisane. A kiedy o tym usłyszał, lud poszedł za nim z miast piechotą. I kiedy Jezus wychodzi z tego miejsca, ujrzał mnóstwo ludu. Zlitował się nad nimi, uzdrowił chorych spośród nich i cały dzień ich nauczał, a później dokonał cudu roznożenia chleba i rybek. Wiecie, to było tak, jakby jedno za drugim. Tu dowiaduje się o śmierci Jana. Szuka miejsca odosobnienia. Ludzie pro, mówią: Nie, my chcemy, żebyś nam usługiwał. My chcemy cię słyszeć. My mamy chorych. Jezus już po tym wszystkim szuka dalej miejsca, aby być sam na sam z ojcem. Wiecie, jeżeli mamy cokolwiek zrobić, jeżeli mamy w czymkolwiek usłużyć, jeżeli coś mogę dać, to muszę odebrać to pierwsze od Pana, kiedy jestem z nim sam na sam. Pozwolić Duchowi Świętemu Bogu słowu Bożemu przenikać w mnie, abym odebrał coś dla siebie, a także dla innych, aby mógł to później przekazać w mocy Ducha Świętego. Na tym polega usługiwanie w kościele. Na szkółce w młodzieży, na nabożeństwie, podczas uwielbienia oto muszę odebrać od Pana coś. Moje serce pierwsze musi być poruszone muszę zbliżyć się do ojca usłyszeć ojca pozwolić ojcu przemawiać do mojego wnętrza do mojego serca tak aby mógł go uwielbić tak jak tego jest godzien aby mógł się modlić tak aby mu to sprawiło przyjemność abym on mnie oczyścił od mojej świeckości rozpuścił lud. I poszedł na osobność i rozmawiał z Ojcem. Jezus pielęgnował, pielęgnował, to nie było raz na ileś tam miesięcy. Jezus pielęgnował swoją osobistą społeczność, swoje sam na sam z Ojcem w niebie, bo wiedział, jak to jest ważne w Jego zadaniu, w Jego służbie. Drodzy, każdy z nas ma od Pana zadanie i służbę. Jak to ważne jest, abym był sam na sam przed Ojcem i słyszał Jego głos dla siebie przede wszystkim, pierwsze. Ale też później, abym odbierał, abym mógł z tego dzielić się dla innych. Tak jak z tym chlebem. Jezus go pobłogosławił i co z nim zrobił? Pamiętacie, co zrobił z tym chlebem? Co tam dalej jest napisane? Złamał, ale już po tym wszystkim, co zrobił? Dał uczniom. Oni coś odebrali od Pana, i dopiero kiedy odebrali z jego rąk, rozdawali, i cud się dokonywał. Muszę mieć od Ojca Jego słowo dla mnie, Jego pocieszenie, Jego wskazówkę. Oto Jezus doświadcza, jestem przekonany, tam w tym miejscu odosobnienia jest Jego duch odświeżony. On jest podniesiony, bo był zmęczony i fizycznie i duchowo, i jeszcze ta śmierć. Wierzę, że Jezus doświadczył odświeżenia i odnowienia. Wiecie, Boża obecność, kiedy rzeczywiście Duch Boży działa w zgromadzeniu, działa w naszej komorze. Jesteś odświeżony. Nie? Wracasz posilony. To jest tak jak z nabożeństwem. Ktoś mówi, że tu jest woda. Mam nadzieję, że czysta. Twoja może być. Nawet gdyby nie. Oto potrzebujemy tego, aby Duch Boży, Poruszył nas, i kiedy jesteśmy nawet tak prozaicznie zmęczeni, ale kiedy stajesz po nabożeństwie, doświadczamy: o, jestem odświeżony przez Bożą Obecność, przez Słowo Pana. To jest niesamowicie ważne. Popatrzcie, co Pan Jezus mówi tak do, do swoich uczniów: Ale ty, gdy się modlisz, Wejdź do komory swojej. Zamknąwszy za sobą drzwi módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest Mateusza 6:6, Kazanie na górze, fragment. Ty, gdy się modlisz, wiecie ja rozumiem i dobrą jest rzeczą, właściwą jest rzeczą, kiedy rodziny się modlą. Rodzice razem się modlą, całe rodziny się modlą. Kiedy rodzice z dziećmi się modlą w swoich domach, błogosławią swoje dzieci, ogłaszają błogosławieństwo Pana nad ich życiem, to jest wspaniałe. Kiedy mąż, żonę błogosławia, żona męża to jest wspaniałe. Ale też jest potrzebne. Kiedy zamykasz swój gabinet modlitwy swoją komnatę modlitwy masz takie swoje miejsce ono może być w ogrodzie o gdziekolwiek może być w domu wchodzisz tam aby być sam na sam z ojcem który jest w niebie i wiecie co jest niesamowite kiedy czytam to ojciec który widzi który jest w ukryciu oto ja mam świadomość ja go nie widzę ale wiem jedno na podstawie Bożego Słowa: Mój Ojciec w ukryciu jest i On mnie widzi. A kiedy mnie widzi, On mnie słyszy. Kiedy modlę się zgodnie z Jego wolą, mówi Jan w swoim liście: On mnie słyszy i daje mi to, co Go proszę. Ale Ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Tak więc i modlitwa, i post, to są takie duchowe rzeczy, które Kościół wierzący powinni praktykować i w tym także powinni szukać bycia sam na sam z Panem. Bo mój ojciec widzi. Drodzy, Jezus, ja to tak odczytuję. Jezus potrzebuje posilenia. Jezus potrzebuje odświeżenia. Jezus potrzebuje dla swojego ciała na nowo naczerpać siły, i to jest to miejsce, które znajduje przed obliczem Ojca. Z drugiej strony. Jego miłość do Ojca jest tak wielka, że On chce być z Nim. Chce mieć z Nim społeczność. Chce usiąść, czy położyć się przed Jego obliczem i wyrażać swoją miłość i swoją tęsknotę, i swoje pragnienie, aby być z Nim. Pamiętajmy, gdy się modlimy, gdy szukamy modlitwie Pana, On nas widzi, chociaż jest w ukryciu, i odpłaci, odpowie, wysłucha, których serca są głodne, spragnione, stęsknione za Nim, dla których złoto i srebro nie jest najwyższą wartością. Bogactwo, władza, ale sam Pan jest rozkoszą. To przystępuje do Boga. Musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Dawid w Psalmie 40 napisał tak, w wierszu drugim. „Tęsknie oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania Mego. Tęsknie”. Wiecie, każdy z nas. Wie, co to znaczy tęsknota. Co to znaczy tęsknić za kimś lub za czymś. Oto Dawid tęskni za Panem. Kiedy czytasz ten psalm 40, Dawid zmaga się z dwoma trudnościami. Ta tęsknota jest spowodowana tym, że z jednej strony jest atakowany przez wrogich mu ludzi, jest w niebezpieczeństwie. Ci ludzie cieszyliby się, gdyby Dawid został pokonany. Ale jest jeszcze coś innego. Dawid tęskni za Bogiem, bo. Jest coś w jego życiu, albo było coś, z czym musi sobie poradzić, i to są grzechy, to jest poczucie winy. W 13 i 14 wierszu jest napisane otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane, są liczniejsze niż włosy na mojej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Dlatego tęskni, bo wiecie, zawsze grzech nas oddziela od Boga. Powoduje, że tracimy Boży pokój w naszych sercach. Tracimy poczucie bliskości Pana. I Dawid tęskni. I wygląda Pana. On ja wierzę w tym sam na sam, pokutuje, wyznaje, prosi o przebaczenie. A też prosi o pomoc w tym rozprawieniu się z tymi ludźmi, czy też w tym pokonaniu tych przeciwników. I tutaj tak pięknie mówi, skłonił się ku mnie, wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Nasz Pan Jezus Chrystus, o nim jest napisane, że wielokrotnie, będąc podobny do nas za wyjątkiem grzechu, wielokrotnie modlił się do Boga. To jest taki, w liście do Hebrajczyków jest napisane: Za dni swego życia w ciele, Zanosił on z wielkim wołaniem, ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. Jezus ze łzami, z błaganiem, syn Boży, namaszczony Duchem Świętym? Ale tak jest napisane. Pamiętacie, jaką walkę musiał Jezus toczyć w Getsemanie? Anioł z nieba musiał przyjść, aby go posilić, aby mógł wypełnić wolę Ojca. I tutaj Dawid, który zmaga się, Dawid jako człowiek ma problem z, z grzechem, z czym nie miał Jezus, ale doświadcza pomocy, doświadcza przebaczenia. Doświadcza podniesienia, kiedy jest sam na sam przed Bogiem. I może to trwa jakiś czas i, i ciągle są te chmury nad nim, ale nagle zaczyna świecić słońce Bożego przebaczenia, oczyszczenia i Dawid jest zwycięski. Jest podniesiony ręką Pana, postawił, umocnił moje kroki, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga mojego. Tak pisze, tak o tym właśnie pisze Dawid w trzecim i czwartym wierszu. A więc doświadcza w tej obecności podniesienia, napełnienia radością, pieśnią chwały. Wieczorem bywa, znacie ten fragment? Wieczorem bywa płacz, a rano wesele. Bóg może wszystko zmienić. I zmienia. I nie ma nic złego, kiedy płaczesz przed Bogiem. Kiedy wylewasz serce przed Bogiem. Kiedy to jest szczere z Twojego serca. On, który jest w ukryciu, on to widzi. I on odpowie. I on podniesie. I on przebaczy. Dlatego Dawid w psalmie 32 mówi, szczęśliwy jest człowiek, któremu Bóg odpuszcza grzech. I nie pamięta tego. Wiecie, Czasami bywa tak. Jeszcze jeden może fragment z psalm 30, wiersz 11 i 13, tam jest mowa o tym, rozwiązałeś mój pokutny wór. Lubię, to była kiedyś taka, taki przebój młodzieżowy, taka pieśń w oparciu o ten psalm. Zamieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała ci nie zamilkła. Panie Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał. Oto też pisze właśnie o tym, o tym Dawid, kiedy wołał o swoje uzdrowienie, ale też to, to pokazuje, że prosił też o przebaczenie. I Bóg rozwiązał ten wór pokutny, mówi Dawidzie: Jesteś wolny, jesteś czysty. Cudowną rzeczą jest, kiedy człowiek w swoim sercu, w swoim duchu odbiera od Boga przebaczenie i wie, że Bóg mu przebaczy. I nie w oparciu o żadne nasze zasługi, ale w oparciu o to, że Jezus Chrystus. Przelał swoją świętą krew za nas na krzyżu. To jest jedyny argument i powód, dla którego Bóg jest gotów nas, nam przebaczyć, nas oczyścić i usprawiedliwić. Bywa tak, że jestem sam na sam z Bogiem i nie potrafię się modlić. Nie wiem jak się modlić, nie wiem o co się modlić. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Tam jest mowa o niewymownych westchnieniach. My wiemy, że są sytuacje, gdzie nie mamy żadnych słów, tylko jakaś odzywa się w nas tęsknota, jakiś krzyk duszy gdzieś tam wewnątrz, jakieś wołanie bez słów. Ale Bibliści tutaj mówią, że tu, są, tu jest rdzeń słowa, które nawiązuje do daru języków. My nie wiemy, ale Duch wie. Kiedy modlisz się innymi językami, to Duch Święty pobudza Twojego, mojego ducha do modlitwy. I modlę się niewyrażonymi ludzkimi słowami, modlę się językiem, który Duch Święty, słowami, do których Duch Święty mnie inspiruje. Niewysłowione westchnienia. I ten, który tak się modli, tego nie rozumie, i ci, którzy go słuchają, tego nie rozumieją. Ale z Ducha Bożego, z inspiracji Ducha Świętego, bo Duch wie, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za nami. Pan Jezus, jak już wspomniałem, kiedy był w Getsemane, toczył bój. Znowu był sam. Chciał, żeby ktoś mu pomógł, przynajmniej, żeby z daleka, tam z boku, ci, którzy, których zostawił, tą trójkę, tych najbliższych, żeby, żeby się modlili. Wiecie, często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka duchowa walka się toczy. Tam jest napisane, że oczy ich były ociężałe, nie? Oczy ich były ociężałe. Szybko pogrążyli się w śnie. Duch ochotny, ale ciało mdłe. Często tak bywa. Chcielibyśmy, nasz duch gdzieś tam się rozpala, ale i za chwilę już oddajemy się Bogiemu snowi. Jezus jest sam, ale nie sam. Ojciec widzi, anioł go posila. Jezus staje po tym zmaganiu, jest gotowy oddać życie za nas, bo stoczył walkę i wygrał. Bo był w tym miejscu. Drodzy, to jest stoczenie walki, której mogę wygrać, zwyciężyć, odebrać od Pana obietnicę, błogosławieństwo dla swojego życia. Dlatego Jezus mówi: Nie odchodźcie, bądźcie wytrwali. Nie poddawajcie się, aż nie zobaczycie, aż nie doświadczycie w Waszym duchu przełomu, zwycięstwa. Nie odbierzecie, że oto jest błogosławieństwo już dane, oto modlitwa jest wysłuchana i przemienia się z prośby z błagania w uwielbienie i chwałę. Jesteśmy wezwani przez Boga do tronu łaski. Abyśmy doznali pomoc w stosownej porze. Bóg wzywa swoje dzieci, ciebie i mnie, abyśmy podeszli w dniu, w którym potrzebujesz pomocy. Tak tam jest napisane: w dniu, w którym ty i ja potrzebujemy pomocy, w dniu, w którym ty i ja może żeśmy coś nawalili i jest nie tak. Oto Pan mówi, abyśmy podeszli do tronu łaski i odebrali od Niego pomoc. Jeśli trzeba, oczyszczenie. Jeśli trzeba, siłę i moc, aby iść dalej. I tam jest napisane tak. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Jakiego wyznania? Tu nie chodzi o jakieś religijne wyznanie. Trzymajmy się mocno wyznania. Wyznania prawdy Bożego Słowa. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Oto. Chcę, szukam, dbam o to, aby mieć takie, jeśli nie codziennie, jak najczęściej sam na sam z Bogiem. Sam na sam z Bogiem. Bo potrzebuję tego czasu. Moje życie duchowe tego potrzebuje. Bóg, jeśli cokolwiek miałby więcej uczynić w Tobie, we mnie i przez nas, on tego potrzebuje, żeby, żebyśmy właściwie mogli usłyszeć jego głos, jego plan. Idźmy na takie miejsce, szukajmy takiego miejsca, czekajmy na niego. I był na takim miejscu. I miało objawienie Boga, Jego świętości, Pana Jezusa dosłownie, Jego świętości. Widziałem Pana na tronie, wysokim, wyniosłem, a skraj jego szaty wypełniał świątynię, a Serafini wokół niego wołały, wołali Serafini, święty, święty, święty. Kiedy był sam na sam. Tam mógł doświadczyć oczyszczenia i powołania służby. Pamiętacie Jakuba, patriarchę Jakuba? Wraca po ponad 20 latach do Kanaanu. Bóg mówi: Wracaj, będę ci błogosławił. Jakub wraca, ale w drodze słyszy: Ezaw jedzie z czterystoma naprzeciwko ciebie. Tam jest wyraźnie napisane: Wystraszył się jak. Wystraszył się. Wiecie, Jakub zawsze był sprytny. Zawsze potrafił pokombinować. I zaczął kombinować. I zaczął dzielić swój dobytek i takie prezenty szły przed, przed, przed nimi, przed jego rodziną naprzeciw Ezawa. A gdy was, i ze sługami, gdy was Ezaw zapyta, to powiedzcie mu, to dla mojego Pana Ezawa. Dar, no bo dar zmiękcza serca. Ale później dzieje się coś, coś ważniejszego. Przeprawia się przez ja, bo jest sam, na sam z Bogiem. Cała rodzina i wszystko jest po drugiej stronie już, a on wraca, jest sam, na sam. I zmaga się. I walczy całą noc. Całą noc. Wiecie, coś się dokonuje i w nimi wezawi podczas tej nocy modlitwy, tego zmagania z aniołem. Po pierwsze, złamane jest ja Jakuba. Kosztowało go to nawet zdrowie, bo od tego momentu zaczął utykać. Jego biodro zostało zwichnięte przez anioła. Ale wraca inny Jakub po tej nocy zmagania i walki. Już nie polegający na sobie, na swoim sprycie, ale zdający się całkowicie na Boga, który kazał Mu wrócić do Kanaanu. A i też Bóg dokonuje zmiany w sercu Ezawa. I wiecie, jak to wygląda później w tej historii. Kiedy wychodzą jeden naprzeciw drugiego, to nie lecą iskry, rzucają się sobie na szyję. Bracia, pojednanie, bo coś wydarzyło się, kiedy był sam na sam przed Panem. Kochani, Bóg daje nam takie miejsce, daje nam taką możliwość, daje Tobie i mnie, abyśmy go szukali. Sam na sam, a on da się znaleźć. I on pomoże, i on podniesie, i on uzdrowi. Kiedy będę go szukał. Gdy tęsknię za moim Bogiem. Gdy czuję pustkę, idę na ustronne miejsce przed Pana. Gdy zmagam się z poczuciem winy i grzechem, idę przed Jego oblicze, aby być sam na sam. Gdy jestem zmęczony i wypalony, gdy przychodzą złe wieści, pojawia się lęk i strach, idę przed Jego oblicze. Gdy zmagam się z chorobą, gdy mam przez Pana wyznaczone zadanie i wiem, że nie potrafię sam temu podołać, idę przed Jego oblicze, sam na sam. Gdy widzę, że zawodzę i ostygłem w mojej miłości do Niego, idę przed Jego oblicze i błagam Go, żeby rozpalił moje serce pierwszą miłością do Niego żeby napełnił mnie swoją obecnością. Mamy obietnicę. Zbliżmy się do Boga, a On zbliży się do nas. Zbliży się do nas. Da pomoc w stosownej porze, jak czytaliśmy. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Tak dzisiaj rano dostaliśmy ten wers. Dobrze jest w milczeniu czekać na zbawienie Pana. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa. A słyszeliśmy niedawno z Jeremiasza 17 rozdziału, kto błogosławiony jest człowiek, który ufa Pan. Powstańmy. Drodzy, zachęcam z siebie i nas, idź na osobność. Kiedy jesteś w różnych sytuacjach, zamknij komorę. Ta osobność może być nawet wtedy, kiedy wykonujesz, bo musisz wykonać swoją pracę codzienną, ale w swoim sercu. Jesteś jakby wewnętrznie oddzielony, aby usłyszeć, aby słuchać Pana. Niech nas Bóg błogosławi. Obyśmy słyszeli pojedynczo w naszych domach. I też w naszym zborze coraz więcej, coraz potężniej głos Pana. Abyśmy wymodlili, będąc przed Panem, aby Jego błogosławieństwo, jak rzeka, zlewało się na życie każdego z nas. Amen. Niech nas Bóg błogosławi.